Ugotuję dzisiaj pyszną zupę grochową. Będę gotowała ją na wędzące. A zatem potrzebować będę około 40 dekagramów wędzonych żeberek. Mam również około 60-70 deko wędzonego boczku, a także pęto kiełbasy, takie cienkie kiełbaski. Będzie potrzebny oczywiście groch. Ja mam groch niemuskany, on moczył się przez całą noc. Dodamy do naszej zupy również ziemniaczki. Mam tu około 3 ziemniaków pokrojonych w kostkę. Wykorzystamy oczywiście włoszczyznę, 2 średniej wielkości marchewki, 1 pietruszka i część selera starte na grubych oczkach tarki, 2 cebulki. Wykorzystamy także oczywiście przyprawy i będę dodawała 4 liście laurowe, około 7 ziaren ziela angielskiego, oczywiście pieprz, sól i spora porcja majeranku. Mam tu 3 kopiaste łyżki. Do garnka wlewam 3 litry wody. Wrzucam wędzonkę, żeberka i pół porcji wędzonego boczku. Wrzucam także liście laurowe i ziarna ziela angielskiego. Będę gotowała pół godziny na wolnym ogniu od momentu zagotowania. Na wolnym ogniu, dlatego żeby wędzonka oddała smak i aroma. Po kuchni rozchodzi się przepiękny zapach. A zatem myślę, że jest pora, żeby dorzucić groch. Przepięknie pachnie od wędzonki i od przypraw. Liścia laurowego, ziela angielskiego. Będę jeszcze gotowała tak około 40-50 minut do miękkości grochu, a w międzyczasie przesmażę boczek, kiełbasę i cebulkę. Kiełbasę kroję w pół plasterki. Boczek kroję w kostkę. Zupa się gotuje, a ja teraz podsmażę najpierw boczek na rozgrzaną patelnię. Wrzucam boczek i będę podsmażała do wytopienia tłuszczu. Boczek podsmażony, przepięknie pachnie. Wrzucam teraz kiełbaskę. Chwilę podsmażę i na koniec dorzucę cebulkę. Będę podsmażała do momentu wyszklenia. Boczek, kiełbaskę i cebulę mam już ładnie podsmażoną, a zatem wyłączam gaz. Zaglądam do zupy. Wyjmuję wędzonkę. Kawałek boczku i żeberka. I zaraz przerzucę całą zawartość patelni do zupy. Ponieważ groch jest już prawie dobry, wrzucam zawartość patelni i zaraz dołożę również ziemniaki i startą włoszczyznę. Wrzucam ziemniaczki, marchewkę, pietruszkę i seler. Wrzucam pokrojony boczek, który gotował się w zupie, i mięso obrane z żeberek. Podgotuję wszystko około 10 minut. Zupa jest już prawie gotowa. Wygląda pięknie, fantastycznie pachnie. Czas, żeby przyprawić. 2 solidne szczypty soli, porcja świeżo zmielonego pieprzu i solidna porcja majeranku. Wszystko przemieszam i będę gotowała tak jeszcze około
5 minut. Wtedy ziemniaczki nam się dogotują i mogę podawać danie na stół. Pyszną zupę mam już gotową. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Doskonale również smakuje. Jeszcze odrobinę zielonej natki pietruszki. Bardzo polecam tę zupę z kilku względów. Przede wszystkim jest ona bardzo sycąca. Doskonale smakuje, no, dzięki zawartości boczku, żeberek i kiełbasy. Polecam szczególnie zimową porą, bowiem zupa doskonale rozgrzewa. A zatem życzę smacznego.